Dzisiaj Timur Radzabow był przeciwnikiem Jana Krzysztofa Dudy, no i ogólnie wiadomo, że ten zawodnik nie ma najlepszej reputacji, ma taką reputację remisowca bez jakiegoś zapału do grania, ale cały czas jest zawodnikiem 2.750, swego czasu prawie 2.800 elo, więc Radzabow jak chce to naprawdę potrafi przywalić. Więc trochę się o tę partię, e, trochę się o tę partię obawiałem, muszę powiedzieć tak przed startem. Mimo że kibice e, na czacie bardzo optymistycznie byli nastawieni. Poszło C4 skoczek F3 E6 e, i tutaj myślałem, że e, prawdopodobnie Rajabow będzie chciał ustawić coś takiego jak ustawił Nepo przeciwko Dudzie, e, bądź coś co ustawił mm, Ding przeciwko Dudzie, więc wiecie, jakaś taka pozycja z nieprzyjemną długoterminową presją, na którą oczywiście będzie trzeba uważać. No a też ostatnio w jednym z Magnusowych turniejów tam Duda przegrał czwór mecz z Radzabowem. No więc trochę, trochę się już oczywiście o debiut szczególnie tutaj obawiałem. Natomiast w partii poszło posunięcie B3, no, i B3 nie jest jakimś takim posunięciem, które nie wiem, przegrywa białymi czy coś takiego, że jest jakimś dużym błędem, ale nie jest to posunięcie, które mocno zwiększa presję. Czarny może się tutaj swobodnie rozwijać. I Duda wykorzystuje oczywiście tę okazję, zagrał po prostu posunięcie D5, walczy o centrum, bardzo logiczne podejście. Partii Goniec B2, Duda Goniec E7, G3. I tutaj Duda się zaciął. Zaczął, wiecie, tam na suficie sprawdzać warianty. Więc tutaj na pewno Duda robił taki szybki rachunek sumienia. W jak, jakie ja tam partie mam w bazie, gdzie tam przeciwnicy migrali B3, G3. Na co ten Rajabow może być przygotowany. Ja kojarzę jedną partię, gdzie karyagin właśnie tak rzucał Dudzie. Więc prawdopodobnie po tej partii Rajabow się przygotowywał. Natomiast Duda tutaj nic jakby takiego specjalnego nie zrobił. Zdecydował się na posunięcie e, krótka roszada. Posunięcie C5 też bywa grywane w takich pozycjach, e, z tym, że wtedy się trzeba liczyć, że e, powstanie jakiś izolowany pionek, kiedy te piony się wymienią. Ten pionek D5 będzie oczywiście słabością, no i to bywa pewnym problemem, bywa pewną niedogodnością. Oczywiście te pozycje są jak najbardziej okej. Okay, no ale czarny musi się z tego izolowanego pionka tłumaczyć. E, więc tu da na spokojnie krótka roszada, żadnych słabości. Wszystko jest ok. Goniec G2, B6. No coś z tym delikwentem trzeba zrobić. Goniec na C8 oczywiście niesamowicie przyblokowany. Nastąpiło wybicie na D5, no i tutaj skoczek odbił. To przyznam szczerze, że się mocno zdziwiłem. Bicie pionkiem jest takim bardziej typowym podejściem, żeby walczyć o centrum, ponieważ jeżeli tutaj wybija skoczek, no to biały prędzej czy później będzie w stanie zajmować to centrum i pionami, jednym pionem na d4, drugim na e4, no i to ogranicza możliwości czarnych figur. W partii D4, goniec B7, roszada, no i właśnie Duda zagrał posunięcie C5, żeby podważyć to centrum przeciwnik. No i tutaj nastąpiło debie C5. Szczerze mówiąc, bardziej obstawiałem posunięcie E4, czyli właśnie że Rajabov będzie próbował zająć to centrum, wykorzystać przewagę w przestrzeni. No i teraz po jakimś skoczku F6, skoczek BD2, skoczek d7, hetman e2 wieża d1, wieża c1 nie bardzo wiadomo co z tym hetmanem zrobić on tutaj nie ma jakiejś stabilnej pozycji no i cały czas to jest sytuacja w okolicach równowagi ale jednak czarny jest tutaj pod presją i czarny musi grać precyzyjnie żeby wyrównanie utrzymać a biały może sobie zagrać e5 tam wiecie jest skoczek g5 czasem się uda je przeprowadzić bądź skoczek E4, skoczek G5, jakiś atak na królewski. Natomiast tutaj Rajabon właśnie zagrał to DB C5, czym poniekąd rozwiązał problem Dudy, problem czyli co zrobić z tym Hetmanem. Ponieważ wiadomo, że przy otwartych liniach C i D, no to wieże obu stron wejdą na te centralne linie. No więc hetman nie będzie tu stał stabilnie. No a teraz sobie wejdzie elegancko na E7, no i po prostu nie ma się czego przyczepić. Ten hetman jest całkowicie bezpieczny. Skoczek bd 2 e, nastąpiło w partii. Skoczek F6. E, Duda nie chciał e, wpuszczać tego skoczka na E4, bo wtedy goniec byłby przeganiany. A tak goniec ma stabilną pozycję w partii a3 no to nastąpiło a5 od razu punkt b4 duda blokuje więc tutaj żadnego b4 nie ma ten goniec stabilnie sobie tutaj stoi a mało tego mało tego ten pionek na a3 w ogóle może się okazać za chwilę słabością białego figury białego będą musiały tego delikwenta pilnować w partii skoczek c4 duda zakończył rozwój nie wymienia hetmanów no i tutaj poszło skoczek f E5, co oczywiście wymusza wymianę gońców, a to oczywiście osłabia białe pola w obozie czarnego. Tutaj skoczek D4 też wygląda bardzo ciekawie dla białego, no bo oczywiście następuje wymiana, no i ten skoczek na b5 będzie stał całkiem aktywnie, a no bo nie, nie da się go wygonić, a mało tego jeszcze nawet jakiś skoczek c2b4 można przemyśleć. Oczywiście ten król jest teraz delikatnie osłabiony, ale to nie jest jakiś problem. No można w razie potrzeby cofnąć go na g1, bądź można zagrać posunięcie f3, żeby tutaj tę Przekątną przyblokować. No ale dobra, skoczek F5 nastąpiło wybicie, odbicie, no i teraz Duda wrzucił posunięcie B5. Jeżeli chodzi o wybijanie na E5, można było w ten sposób zagrać. Jeżeli biały wtrąci wymianę hetmanów, no to Duda się po prostu śmieje, ponieważ wiedzie wieżą na drugą linię. A jak goniec wybije, no to no OK, na drugą linię nie wiedzie, ale już ma wieżę na, na otwartej linii. Także spoko. Jeżeli skoczek wybija, no to nawet można tego hetmana na B7 przestawić. On tutaj będzie bardzo aktywnie działał, więc pozycja bez żadnych problemów. W partii natomiast Duda zdecydował się delikatnie poddymić posunięciem B5. No i zobaczmy, co się tutaj wydarzyło. Nastąpiło skoczek B7, czyli tutaj wymienia Rajabow. Hetman odbił, Hetman odbił i odbił skoczek. I teraz okazuje się, że w ogóle Rajabów ma problemy w tej końcówce, co zabawne, bo ciężko jest wskazać co ten skoczek z C4 teraz zrobi? Jeżeli biały zagra skoczek E5, no to następuje wybicie, odbicie F6, goniec musi się cofnąć, wieża FD8, grozi wjazd na D2, e, powierza FD1. E, no to już króla można podciągać, ciągle ten pionek na A3 będzie wisiał, nie? A król F7, E5, król E6, może dalej jakieś A4 i po wymianach wiesz, tym królem uda się przebić. No ten pionek na A3 jest jakimś punktem zaczepienia, którym to Polak może się zainteresować. Jeżeli natomiast, no skoczek na E3, to wiadomo, bicie. Skoczek na D2 jest bardzo pasywny. Duda sobie wrzuciłby wieżę FC8, gonie C7, skoczek C5, punkt B3 będzie trzeszczał. Więc tutaj już w ogóle Rajabów ma pasywniej ustawione figury. Te piony czarnego już wyżej ruszyły na hetmańskim, więc, więc to, to biały musi uważać. No ale niestety. Rajabow tutaj znalazł bardzo ładną drogę do wyrównania. To dosyć źle o nim świadczy, że właściwie zaraz po debiucie biały musi grać precyzyjnie, żeby utrzymać równą pozycję. Natomiast mam wrażenie, że to nie było tak, że Radabow po prostu nie miał na siebie pomysłu i poleciał białymi na remis. Tylko Rajabów tutaj bardzo złośliwie podszedł do tej sytuacji. No bo zobaczył, że Duda wczoraj wygrał z Karłaną, więc jest w gazie, jest rozpędzony, chce dalej wygrywać kolejne partie. No to ja mu tutaj zagram mocno na Remis, Młody Polak się napali, gdzieś ruszy agresywnie i go spacyfikuje i sam wygram. Więc wydaje mi się, że właśnie Rajabów na coś takiego liczył, że Duda. W w jakiś niepoprawny sposób, będzie chciał skomplikować tę pozycję, będzie chciał zagrać jakoś tak, wiecie, pseudoaktywnie. Pseudoagresywnie narobi sobie jakieś e, słabości, e, no i później e, w końcówce będzie miał jakieś e, realne problemy. E, I tak rzeczywiście tego typu partie się dudzie zdarzały, więc to nie jest tak, że e, to takie e, twierdzenie z powietrza, e, tylko e, rzeczywiście zda zdarzały się takie partie dudzie, bo on bardzo chce wygrywać i czasami e, szczególnie ten. Parę lat temu zderzało mu się tak przesadzać w tej grze na wygraną. Teraz, może z wiekiem, nie wiem, trochę ochłonął. Natomiast w partii posłów tutaj skoczek bije A5. No nie ma nic mądrzejszego niż wieża bije A5 i teraz widełki wieża A6, bicie, bicie i w partii wieża AB1 no i teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że czarny przerzuci sobie skoczka na C4, zwiększy presję na A3 no i biały po prostu tego pionka z A3 może zawsze oddać i wybić na B5 no i wychodzi remisowa końcówka no i taki scenariusz rzeczywiście tutaj miał miejsce, H6 prewencyjnie żeby nie było problemu z ósmą linią, goniec A1 wybicie, odbicie, skoczek C no i tutaj sytuacja po prostu całkowicie się wyzerowała. No i po 33 posunięciach i 2 godzinach, 2 godziny 20 gry partia zakończyła się podziałem punktów. No więc myślę, że. Duda może być zadowolony z tej partii. Remisik jest jak najbardziej w porządku, nie ma tutaj na co narzekać. No wiadomo, wolelibyśmy widzieć, że Duda wygrywa, no ale, no ale jednak, no jednak, czarnymi, no to ciężko jest. Ciężko jest stworzyć jakieś realne szanse na wygrywanie, jeżeli biały, jeżeli biały gra tak bardzo zachowawczo, bardzo spokojnie. No i teraz, jeżeli chodzi o wyniki, bardzo ciekawe rzeczy się tutaj zadziały. Ali Reza, według mnie bardzo nieprofesjonalnie się zachował, bo po przegranej z Nakamurą odpalił sobie w środku nocy serię buletów. Grał bulety 30-sekundowe do 5 nad ranem no więc nie, nie ma opcji, że na partię przyszedł w pełni sił w pełni wypoczęty no i dzisiaj Białybi w partii z Nepo wrąbał no w w bardzo taki przykry sposób, właściwie. No, i to oczywiście pozwoliło Rosjaninowi utrzymać, utrzymać dużą przewagę. Ma teraz 8 punktów na koncie, 5 zwycięstw, 6 remisów. Na drugim miejscu jest Chińczyk Ding, 6,5. Więc, no, jedynie pozostają matematyczne szanse, że Nepo tego turnieju nie wygra. Ponieważ zostały 3 rundy do końca turnieju, więc Nepo może sobie. Na luzaczku remisować. Jeżeli, jeżeli Ding wygrałby teraz 3 rundy z rzędu, no to ma 9,5 na koncie. Jeżeli Nepo zremisuje 3 rundy z rzędu, no to ma też 9,5 na koncie. No a wiadomo, co jest bardziej prawdopodobne. Więc właściwie bardziej tutaj walka jest o drugie miejsce pomiędzy Dingiem na Kamurą karuaną. A no ale kurde, kto wie, no może, może jakaś tam wpadka, wpadka Nepo, Ding wygrywa, no i się robi pół punktu różnicy, może się jeszcze zrobić ciekawe, ciekawie, choć jest to wysoce mało, prawdopodobne. No dobra, także cóż. Mam nadzieję, że podsumowanie wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i widzimy się o 15:00 na kolejnej rundzie. Zostały trzy ostatnie rundy turniej kandydatów. Kibicujemy Polakowi Rodakowi. Liczymy, że skończy turniej w górnej części tabeli, będzie wtedy można uznać turniej za udany. Także cóż, dzięki za uwagę i pa pa.